Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie w Energetyce na 10 grudnia 2023 roku. I czy to będzie dobry dzień? Mam nadzieję, że dobry, bo dziesiątka z dnia, dobry, bo niedziela, dzień wolny od pracy, ale bym powiedziała trochę trudny i napięty ze względu na aspekty planet. Ale mam nadzieję, że my, którzy się rozwijamy duchowo, pracujemy nad sobą, medytujemy, będziemy ponad to wszystko. I taką mam nadzieję i myślę, że jak najbardziej tak będzie. I teraz tak, czego możemy się spodziewać po tym dniu? Może zacznę od aspektów planet. O godzinie 4:34, czyli uwaga, niech uważają ci, którzy imprezują z soboty na niedzielę, jest dość trudny aspekt. Wenus w opozycji do Jowisza. Planeta małego szczęścia, tak się kiedyś mówiło o Wenus, i planeta dużego szczęścia są w opozycji do siebie, czyli są w konflikcie. No i teraz chciałabym być optymistyczna, to będzie, które wygra. Czy będziemy mieli dużo szczęścia, czy bardzo dużo szczęścia? Tak, dużo szczęścia przy Wenus, bardzo dużo jak wygra Jowisz, ale tak naprawdę należy uważać, myślę, że nie tylko w nocy, ale również przez cały dzień, żeby raczej nie podejmować ważnych decyzji, bo mogą być one nietrafione, szczególnie decyzji związanych ze sprawami finansowymi albo uczuciowymi. No i później, słuchajcie, mamy o godzinie 16:16, mamy księżyc w opozycji do Urana, czyli możemy być pobudzeni, tacy elektryczni, wiele rzeczy, nawet błahostek może nas denerwować, tak? Więc na to zwróćcie uwagę. Może należy wyładować energię w czymś takim, nie wiem, niespodziewanym, zaskakującym, żebyśmy to my dyrygowali zaskoczeniami w naszym życiu, a nie odwrotnie. I teraz tak, dziesiątka dobra, dziesiątka daje nam dużo energii, trójka z miesiąca, no to w całym grudniu dobry do otwarcia się na różnego rodzaju imprezy, ludzi, dary od losu, i siódemka z roku, czyli całość daje nam dwójkę, czyli otwierajmy się na drugiego człowieka, a jeżeli coś nam będzie trudno zrobić, to prośmy o pomoc innych. Super. I kochani, wyciągam karty i dzisiaj zaczynam od lwa. Już tasuję karty. Jaka będzie niedziela dla lwów? Na co powinny zwrócić uwagę? Niedziela dla lwów. I już patrzę, dziesiątka buław, czyli lwom trudno będzie iść do przodu. Być może będą zmagały się ze swoim lenistwem, a być może za dużo rzeczy wzięły na swoje barki. Rzeczy do zrobienia w domu albo za dużo przyniosły z pracy do domu, więc może trzeba trochę te obowiązki odrzucić, tak? Niektóre lwy przy tej karcie mogą mieć problem z kręgosłupem, tak? Ale to też myślę, że bardziej na takiej zasadzie odciążenia, może trzeba odciążyć, bym powiedziała schudnąć, ale nie mogę tak mówić, bo sama jestem grubaską, ale może odciążyć poprzez ćwiczenia, wzmocnić kręgosłup. Niedziela, dzień wolny, może trzeba się tym zająć. Co dla panny? Dla panny trójka buław, karta nowych możliwości, nowych horyzontów. Dzień może być taki, jakbyście chciały, i to wy możecie go zaczarować. Co jest ważne? Ważne, żeby nie siedzieć w domu, żeby otwierać się na ludzi, na wszelkiego rodzaju relacje, również te nowe, i bywać w miejscach, gdzie do tej pory nie byłyście. Co dla wagi? Dla wagi paś mieczy, czyli sprawy związane z dzieckiem, dziećmi będą ważne. Może trudne pytania, może trudne rozmowy, a może trzeba by było je czymś zaciekawić. Tak czy inaczej, wy same będziecie miały bardzo otwarty umysł i ciekawe pomysły. I mam nadzieję, że się będziecie zachwycać światem. Co dla skorpiona? Dla skorpiona trójka mieczy, nie najlepsza karta. Karta mówiąca, żeby zwrócić uwagę na serce,
serce jak gdyby zdrowotnie i krążenie, to jest pierwsza informacja, czyli fizycznie. Druga informacja, może być to troszeczkę smutniejszy dzień, jeżeli chodzi o relacje uczuciowe, albo jeżeli ich nie macie, to ich brak może Wam bardziej doskwierać. Ale gdybyście chciały popracować nad przeszłością, nad wybaczeniem, albo poprzez wkurzenie czy cierpienie twórczością, to efekty będą znakomite. Co dla strzelca? Dla strzelca mamy kartę śmierci. Lubię w tej talii, bardzo taka oszczędna w grafice, ale prawdziwa. Widzicie, jak zostaje przecięta albo zaraz się zerwie lina. Co to oznacza? To jest dzień, to jest informacja na dzień 10-12, żeby to, co Was blokuje, nie zdaje egzaminu, nie wychodzi, żeby zostawić za sobą. Zarówno w działaniach, jak i w pomysłach, mrzonkach związanych z głową. Czyli przetnijcie, odetnijcie, zróbcie miejsce na coś nowego, tym bardziej, że jesteśmy tak naprawdę 3 dni przed nowiem i jeżeli chcemy się czegoś pozbyć, to dobry czas. Przy śmierci zwrócić uwagę też na kręgosłup stawy. Co dla strzelca? Dla strzelca królowa mieczy. Królowa mieczy, bardzo mądra kobieta, bardzo mądra karta, czyli strzelce będą mądre. Kiedy trzeba, językiem przywalą, kiedy trzeba, wszystko spuentują, a kiedy trzeba, zawalczą o siebie. Sprawy związane z kobietami mogą być ważne. Dobry czas do dociekliwości, tropienia, znalezienia rozwiązania. Co dla koziorożca? Dla koziorożca zalecany odpoczynek. Czwórka mieczy, czyli drogie koziorożce, zwolnijcie tempo, postarajcie się zrelaksować, zwolnić, zadbać o siebie, a może zrobić sobie dzień piżamowy i siedzieć, medytować albo oglądać telewizję, ale tylko dobre programy albo filmy. Co dla wodnika? Dla wodnika kontrola, czyli wodniki nie będą mogły się rozkoszować niedzielą, bo będą chciały coś kontrolować. Może bliskich, może finanse, może to, czy zdążą zrobić wszystko na święta, albo jeszcze inne historie. Co jest, co Wam będzie służyło? Działanie i koncentrowanie się na szczegółach i raczej oszczędzanie, a nie wydawanie. Co dla ryb? Dla ryb karta moc. Uwielbiam ją i w tej talii w ogóle. Karta moc mówi tak, ryby, jeżeli macie cel i nawet 100 osób powie Wam, puknij się w głowę, co Ty sobie wymyśliłaś albo wymyśliłeś, ale Wy chcecie to osiągnąć, nie ma możliwości, żebyście tego nie osiągnęły. Jesteście w stanie ujarzmić każdego lwa, każdy problem, każdą ukochaną osobę i obrosnąć w siłę. Co dla barana na 10? Wieża. Wieża mówi transformacja. Może czas się zmienić, może czas zrobić coś innego. A jeżeli coś w Waszym życiu, drogie barany, chce runąć, pozwolić temu runąć i zobaczyć, co się będzie działo. Inny aspekt wieży, zwrócić uwagę na sprawy związane z domem, budynkiem, czy się coś nie zepsuje, czy czegoś nie trzeba kupić i zwrócić uwagę na rusztowanie w organizmie, czyli kręgosłup i dolegliwości bólowe od niego. Co dla byka? Dla byka rycerz miecz. Rycerz tu na miotle, w normalnych aspektach, w normalnych kartach na koniu, czyli co będzie? Intensywny dzień, dużo do zrobienia, dużo do przemyślenia, dużo do zaordynowania, dużo może gdzieś do zadzwonienia. No i działajcie, chwyćcie tą energię do działania i róbcie nowy porządek. Karta też męska, mówiąca o tym, że sprawy związane z mężczyzną, mężczyznami mogą być ważne. Co dla bliźniąt? Dla bliźniąt 8 mieczy nie najlepsza karta. Karta zamknięcia, raczej zamknięcia w swoich myślach, w swoich emocjach. No i trzeba nad tym popracować, żeby to zamknięcie nie było zbyt duże, intensywne. Należy Was z tego wysypać.
przy tej karcie zwrócić uwagę też na różnego rodzaju bóle, szczególnie neurologiczne. Co dla raka? Dla raka dwójka mieczy. Tutaj ładna, ale generalnie ja o niej zawsze mówię X. Jakbym wróżyła kartami, obudziłam się długopisem spiral tarotem, to będzie chodzi nad przepaścią z zamkniętymi oczami. Czyli jaki to jest znak? To jest taki znak, jeżeli coś w swoim życiu w niedzielę nie będzie wychodziło albo ci się coś nie będzie chciało, to nie rób tego na siłę. Dobra karta do jakichś takich głębokich przemyśleń, gdzie nasz mózg, może jedna półkula z drugą musi powalczyć, co jest lepsze. I dla potyczek słownych, i dla główkowania. Kochani, życzę Wam cudownej, wspaniałej niedzieli i do zobaczenia na jutro w Energetyce. Pa!